Już nagrywasz? Yy, tak, nagrywam cały czas, yy. także możemy zacząć. Jesteśmy w, w centrum Puszczy Kozienickiej yy, na miejscu, które nazwano Barton. Dlatego, że znajdują się tu trzy kłody. Kłody, Bartne. tak. Na razie pokażemy znaleźliśmy mam, tylko jedną. Ale mam wam zdjęcie tej kłody, którą znaleźliśmy. Ale sa w samym centrum yy, takiego placu jest pomnik yy, Mirosława Dziedzickiego, artysty, który wykonał. i oto oryginalne. Pomnik pszczoły. I ostatnio, do, ostatnio odnowił też tę te rzeźbę. Yy, ona rzeczywiście warta jest odwiedzenia. Nie dojedziecie tu samochodem, albo na piechotkę, albo rowerem. To jest od najbliższego parkingu jakieś 2 kilometry. Ale zapraszamy, a my tym razem odcinek nagramy chyba yy, w... Bliżej tego parkingu, bo nie będziemy tu chyba mieć całego sprzętu. Jaka tu sytuacja wśród yy, kuzynek pszczół, można powiedzieć, się odbywa? Mianowicie mrówki, rudnice ciągną yy, zabitego szerszenia. Konkretnie to królową szerszenia, yy, bo jest na tyle duża, że wiem, że to jest matka. I udaje im się ją ciągnąć kolektywnie. Dzień dobry, witamy Was jeszcze raz yy, z tego. Yy, Parkingu Leśnego w pobliżu y, Pomnika Pszczoły y, i y, w Puszczy, Kozienickiej. Puszczy Kozienickiej. I y, przedstawiamy artykuły, o których... Niespodziewanie jest omawiamy trzy artykuły naukowe y, na, i nadspodziewanie są z, z tematyki by, związanej z, z pszczołami. Kto by się tego spodziewał? Nie wiem, nie wiem. W każdym razie pierwszy artykuł jest o dawnych, i całkiem niedawnych wierzeniach Ukraińców w kulturze ukraińskiej związanej z pszczołami. A drugi temat jest o polskich badaniach, o dezinformacji w handlu miodem nawłociowym. Tak, troszeczkę nawiązując do pierwszego badania, właśnie Perun nam dał znać, Piotrze. Dał nam znać. Mam nadzieję, że pozwoli dokończyć nagranie, zanim przyjdzie do nas całą noc. No swoją i trzeci siłą. artykuł, nie ukrywam, że najbardziej ciekawy, czyli. Yy... Pewne rozdwojenie jaźni w nowoczesnym pszczelarstwie, czyli podejście technooptymistyczne i techno-sceptyczne w pszczelarstwie i zaprzeczenie, zjawisko zaprzeczenia sobie socjologiczne, które występuje wśród pszczelarzy. Zapraszamy, jeżeli Zapraszamy. jesteście ciekawi. Zapraszamy. Zaczynamy. Tak, Uliana jak jest, jak jest mowna. Uliana, mm, tak. Yy. Etnolożka z, z Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W Kijowie konkretnie. Także lecimy do Kijowa. A czy właśnie już I, lecieliśmy? Już jesteśmy w Kijowie. Jesteśmy I w temat Kijowie. jest mocno związany z, w ogóle z rytuałami pszczelarskimi, które są dość powszechne. Tak, w ogóle w świecie. No nic dziwnego, bo człowiek właściwie od paleolitu jak, w jakiś sposób współżył z przyłami. na początku oczywiście yy, w kontekście zbieracko-łowieckim, czyli podkradał po prostu miód tak, i, i, a... i sam czerw najprawdopodobniej. A potem mamy ślady różnych, yy, przepraszam, ale muchy, meszki a potem mamy ślady różnych rytuałów od Egiptu, Sumeru, Babilonu, Asyrii, poprzez cywilizacje już później greckie, rzymskie, tak. Przeszło to na germańskie i w końcu Ale jak pani też uliana... słowiański. Właśnie, jak pani Uliana zauważa na samym początku artykułu, o tych yy, informacje z tych kultur, które wymieniłeś, są mamy dużo bogatsze niż odnośnie terenów słowiańskich, a szczególnie dotyczących narodowości ukraińskiej. I dlatego ona postanowiła się im przyjrzeć. Tak, e, to chyba dlatego, że w ogóle e, mamy kłopot z, ze starym piśmiennictwem z czasów przedchrześcijańskich. W ogóle obrzędowość starosłowiańska Słowianie jest... Słowianie zostali płacą. nazwani Słowianami, dlatego że posługiwali się dziwnym językiem i nie mieli pisma. Tak, e, rzeczywiście e, z tego co wiem jest to, a studiowałem kiedyś religioznawstwo nawet no Ten jest to rzeczywiście słabo poznane i dużo, dużo, dużo rzeczy jest tam spekulacją no niemniej temat miodu jak ona wskazuje temat przepraszam temat pszczół oczywiście tylko że związany z miodem e, oczywiście zaczyna się w okresie przedchrześcijańskim ale dużo z tych rytuałów i wierzeń przedchrześcijańskich Właściwie dotrwało do epoki industrialnej, dlatego tak. jej szczątki są nadal obecne w Ukrainie, dlatego akurat w tym wypadku możemy mm, po prostu. Prześledzić być może z dużym stopniem prawdopodobieństwa, jak kiedyś mogły wyglądać te obrzędy. I to, co ona mówi, to, to, to nie jest kwestia tylko Ukrainy, bo oczywiście ona skupia się na Ukrainie, ale podkreśla, że to są pewne rytuały wspólne dla wszystkich krajów słowiańskich, Polski, Rosji, Aha. krajów bałkańskich, gdzie Bela pczela, czyli biała pszczoła jest alegorią duszy. I, i tu chyba blisko nam generalnie do roli pszczoły. A druga alegoria to mucha miodna. Pada takie tak. tutaj określenie. Mucha miodna. Co D ciekawe, yy, mucha miodna, jakbyśmy dosłownie przetłumaczyli yy, Słowo w starobabilońskim, w języku klinowym, który żeśmy poznali, to właśnie będzie mucha miodna. No, i już tu mamy nawiązanie. Yy... Tak, lubimy tego typu nawiązania i, w... i wyciągać, wyciągać wnioski, yy, czasami nieuprawnione, nieuprawnione z tego typu podobieństw. No, w każdym razie, yy, pewno yy, i co. Yy, no była pewna cezura w okolicach X wieku, czyli y, nadejście chrześcijaństwa. Właśnie. I pewne przemiany, I które chciałem do tego nawiązać w tym momencie nastąpiły. Tak, bo chciałem, bo y, dla okresu przedchrześcijańskiego. Y, I oczywiście, y, ponieważ mamy na ten temat mało informacji, to z tej y, wiedzy, która później jeszcze została, prawda, u, u, która tkwiła jako po prostu wierzenia ludowo-chrześcijańskie, tak bym to powiedział. Charakterystyczne jest, że, że słuchaj, pszczoła, i wy oczywiście słuchajcie, drodzy widzowie i słuchacze, że pszczoła miodna miała pewną osobowość i była kategoryzowana. Kategoryzowano, kategoryzowano jak, jako członek rodziny pszczelarza. Tak. Czyli to, co to, czyli później to przeszło do chrześcijaństwa jako istota boska, jako stworzenie boskie, co się na przykład odzwierciedla dla tym, co jest też u nas że nie mówi się o tym zwierzęciu, że zdycha, tylko że umiera. Że umiera, a samo to przecież, że jeśli umrze pszczelarz, to jego następca idzie do pszczół, żeby ich powiadomić, że od tej pory on się będzie nimi opiekował? Czyli tutaj można powiedzieć, że w okresie przedchrześcijańskim były pewne elementy y, wierzeń animistycznych. Wierzenia animistyczne to są takie zwierzenia trochę psychistyczne, y, gdzie po prostu y, różne elementy w krajobrazie, w tym i zwierzęta, również mają swoją duszę, również mają swoją osobowość. Co się łączy też z tym, o czym będę chciał powiedzieć trochę później, że nie można ich traktować w dowolny sposób. No, <noise> zdecydowanie nie. Jeśli są istotami specyficznymi, specjalnymi, na specjalnych prawach, to... Wręcz są, tak, osobami, są, są osobami, są członkami rodziny, są osobami, bo tak traktowano kiedyś pszczoły. I właśnie, tutaj wkracza chrześcijaństwo. I na co autorka akurat nie zwróciła klucza specjalnej uwagi, ale ja na to zwróciłem uwagę, bo mnie to zaciekawiło. Otóż yy, pada takie sformułowanie, że, prze, że chrześcijaństwo wydestylow, wydestylowało, wyekstrahowało z tych rytuałów pewną esencję i wdrożyło je jako, jako cechy użyteczności pszczół, które łączą się z produktami pszczelnymi, tak jak wosk na przykład, który by oczywiście powszechnie używało się i chyba nadal się używa w kościołach. Tak, zdecydowanie. Właśnie, miód oczywiście, czyli pszczoła owszem, była, była już jaka tu się zmiana dokonała. Pszczoła, owszem, była e, zwierzęciem, owadem na specjalnych usługach, była nawet boskim stworzeniem, natomiast e, już w tej wizji, antro, e, nie już jako członek rodziny przelaża, tylko już w tej wizji antropocentrycznej, gdzie pszczoła jest pewnym instrumentem, który można wykorzystywać dla potrzeb człowieka. Mhm. Tak bym to widział, tą zmianę. I, a w końcowym etapie e, te chrześcijaństwa jeszcze e, e, dokonała się instytucji. Instytuc Instytucjonalizacja. No ja jeszcze, tego zjawiska. ja jeszcze na jedną Czyli? rzecz chciałbym zwrócić uwagę. E, nie wiem, może ci przerwę akurat, tak. wywód, ale, ale autorka tu podkreśla, że na poszczególnych etapach to przechodzenie zwyczajów i pewnych rytuałów na grunt chrześcijański następowało. Pisze na przykład, że między XI a XII wiekiem Powstał, powstała grupa świętych patronów pszczelarstwa w Ukrainie, czyli świętego Aleksego, Zozyma i Sawacjusza. Z czym mam ja pewien zgryz, bo doczytałem się, że święty Sawacjusz zmarł w 1435 roku. Ale myślę, że to raczej chodzi o, o to, że między XI a XII wiekiem następowało to przeniesienie. Na przykład świąt dawnych związanych, z, związanych z, z pszczołami, na święta związane ze świętymi e, kościoła, kościołów chrześcijańskich. I, e, I jest to jakiś tam element, który prawdopodobnie przechodził przez dłuższy czas niż ten XI-XII wiek, jeśli święty Sawacjusz dołączył do grona mhm. patronów pszczelarstwa w Ukrainie. Jasne. Natomiast przypatrzmy się, w jakich obrzędach do czasów współczesnych zostały te pozostałości, które wywodzą się jeszcze z tych wierzeń związanych z przełami. A więc, na przykład, w obrzędach wigilijnych, w obrzędach weselnych, w przyjęciach weselnych, w parowaniu świec, w obrzędach pogrzebowych. Hmm... No, i to no, właściwie... Tu mamy chociażby charakterystyczne dwie potrawy, czyli kutia, która tak. stamtąd pochodzi, ale nie tylko kutia, bo i koliwo, które jest dawniej było mieszaniną gotowanej pszenicy z miodem pitnym, a, a teraz jest to kasza pszenna z miodem pitnym i koliwo jest tradycyjnym daniem na stypie. Więc, więc tu mamy jak najbardziej połączenie, a... A dawniej rzeczywiście od narodzin. Miód na ślubie do tej pory używany jako podarunek od nowożeńców dla swoich gości, bardzo często spotykany. Miód przy narodzinach wtedy, znaczy przez wiele setek lat, był w ten sposób się manifestował, że. Kobiety, które odwiedzały yy, yy, kobietę, która urodziła właśnie dziecko, przynosiły jej miód, żeby się wzmocniła. Jeszcze jedną rzecz zwróciłem uwagę. Nie, nie, nie wiem, czy spostrzegłeś to, że w tych czasach yy, wcześniejszych, w tych wierzeniach wcześniejszych, funkcjonuje też yy, no pewne, tak zwani diabli pszczelarze. Fun tak. Funkcjonowali, czyli pszczelarze, którzy no, źle się opiekowali tymi swoimi pszczołami, mieli ciężką rękę, jak to jest napisane, Ale... i, mo i mo mogli szkodzić innym pszczelarzom. Ale to też dlatego, że pszczelarz w ogóle w czasach przedindustrialnych był postrzegany jako osoba o specjalnych przymiotach. Czyli specjalnych w sensie dobrych, czyli pracowity, sumienny, uczciwy. To i my mamy z, z tych naszych przekazów, że, że nawet nie wymagano od pszczelarzy składania przysięgi w sądzie. Ale jeżeli już ktoś miał się znać na magii i na ciemnych e, sprawach, no to pszczelarz prawdopodobnie też, bo był. Nieco bardziej światły niż pozostali członkowie społeczności. I chyba z tego to być może wy, wy, wynikało, że ci diabli pszczelarze wywodzili się też z tej samej społeczności. Pytanie, czy współcześnie mamy do czynienia z takimi białymi i diabelskimi pszczelarzami? To co? Pooglądajcie sobie ten artykuł, a my przechodzimy do drugiego. Tak. Piotrze, drugi artykuł. Dezinformacja handlu miodem, konkretnie w internecie e, miodu nawłoczowego, która napędza inwazję na Włoci Kanadyjskiej i na Włoci Późnej. Czyli zajęła się tym grupa naukowców pod przywództwem dr Magdaleny Lendy z Instytutu Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk. Która się mieści w Krakowie, więc zleciliśmy sobie do Krakowa. Dokładnie. No i cóż... Wyjątkowe właściwości miodu nawłociowego. Słyszeliśmy no. o nich wszyscy, prawda? Znaczy ja nie, dlatego że nie ma dowodów na ten temat. No właśnie tak. <laughs> Okazało się, że nie ma potwierdzonych dowodów no. w badaniach, tak twierdzą autorzy artykułu. Tak. Troszkę mnie to zaskoczyło, potem jeszcze powiem, dlaczego mnie to zaskoczyło, ale też słyszałem o badaniach na jednej z wrocławskich uczelni. Które tak takie y, niespotykane i y, nadzwyczajne właściwości miodu Włociowego potwierdziły. A o jakim badaniu konkretnie mówisz? Właśnie o to chodzi, że prawdopodobnie ono nie zostało opublikowane, więc y, już nie chcę dalej o tym mówić. Nie, bo ja jedno też rzeczywiście znam, jak z, znam. Znam jedno badanie i zadałem to pytanie, konkretnie konsultowałem się z autorką tego badania. Zadałem to badanie, dlaczego to badanie nie zostało uwzględnione, i dostałem odpowiedź, że. Mm, nie, to, to było opublikowane w czasopiśmie, które nie miało punktacji. I, pom, I pomimo, że przypomina artykuł naukowy, de facto no, nie, nie spełnia wszystkich rygorów publikacji naukowej. Ale tu ciągle w takim razie mamy jakiś, jakiś punkt zahaczenia. No z tym, że będzie to jeden punkt znaczy zahaczenia. Ona... Ja po tym pierwszym zaskoczeniu, że miód na Włociowie nie ma żadnych takich właściwości, tak naprawdę to się zastanawiałem. Dlaczego ta informacja tak łatwo się niesie. I no. ja przynajmniej doszedłem do takiego wniosku. Wyszukiwarka że... Google. Wyszukiwarka Google, ale też no, dla mnie jest to obok rzepakowego ulubiony miód nektarowy. Abstrahując od wszystkiego, najbardziej lubię spadziowy, ale potem idą te dwa właśnie miody, między innymi właśnie nawłociowy. znam też kilka podobnych osób i. Przy, nie wiem, przy tego rodzaju preferencjach to chyba sprzyja informacji. Wiesz, no po prostu jak to jest wprost napisane, pszczelarze rozpoczynają tylko te informacje, na które mi zależy, ignorując wiele innych badań. No po prostu I skoro zależy im zależy na, na, i nawet jest tutaj taki wykres, e, proszę bardzo, od 2002 roku do 2018, jak e, rosło, e, no, rosły te informacje o cudownych właściwościach leczniczych miodu nawołczowego w internecie. No. Mhm. Jest taki. No jest. tutaj No i tutaj mamy rzeczywiście zgryz, bo ten miód jest dla wielu z nas bardzo cenny. A no jak na ironię, gdyby się tak przyjrzeć jego roli, to w jakiś tam sposób pszczołom szkodzi. Bo to wyszło w tym badaniu, rzeczywiście. Tylko, że też nie sam miód od razu powiedzmy, tylko To było badanie klateczkowe na syrop, e, mm -hmm. syrop, prawda, sacharozowy versus miód e, nabociowy. Tylko, tylko, że też weźmy pod uwagę oczywiście, że to jest to jedno, że to jest tylko badanie na Włoć, yy, klateczkowe. Tak. I jedno badanie. No które... Natomiast ja, ja tu chciałem powiedzieć o, o tym, że, że bardziej szkodzi sam fakt inwazji na Włoci, która zmniejsza. Jest taka jest główna teza. B, tak, tak, która zmniejsza bioróżnorodność roślinną Dokładnie. i. I w ten sposób e, pogarsza e, różnorodność dietetyczną pszczoły miodnej. Dokładnie, ale ta, również e, po, powoduje to, że mm, gorzej, e, mniej pokarmu mają e, inne zapylacze poza pszczołą miodną. Bo jak to, jak to no, się jak, Dlatego, że e, nawet tutaj mogę, e, pokażę taki filmik, m, który nagrała moja, moja koleżanka, bo spotkała taką łąkę, na której akurat na włoć... Była, była, była dostrzegalna granica. Zajęła, dokonała inwazji jeszcze do, do połowy tej łączki i widać, że tutaj po prostu kwitnie tylko jedna roślina, a tu kwitnie dużo. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że ta, jak, jest, jak mamy monopol jakiejś rośliny na pewnej łące czy na pewnym nieużytku, to ona kwitnie tylko w jednym okresie, dość krótkim, prawda? No oczywiście. Więc może nakarmić tylko te zapylacze które w są w danym okresie, okresie. No, a gotowe. że pszczoła miodna jest generalistką i jest cały sezon, no to bez problemu może nakarmić ją. Ale yy, wiele zapylaczy, którzy... Yy, nie ma po prostu ciągłości pożytkowej, które by, byłoby w stanie się nakarmić pyłkiem w innym okresie, no w tym momencie no, albo jest skazane na drastyczne zmniejszenie populacji, albo wręcz na zagładę na danym terenie. Mm. Natomiast jest jeszcze inna rzecz, którą też ona badała w innym badaniu, to mogę to dopowiedzieć. Otóż mm -hmm. okazało się, że pszczoła miodna, że w ogóle... Pewne grupy roślin są dostosowane dobrze do pewnej grupy zapylaczy. I, i akurat na, włoć, na włoć pyłek na włoci jest bardzo dobrze rozprzestrzeniany, szczególnie przez duże pszczoły i mające dużo włosków. I właśnie pszczoła miodna jest tak, tak. idealnym zapylaczem, który, i który świetnie rozprzestrzenia na włoć pospolitą. Więc w tym momencie można powiedzieć, że mm, rozprzestrzenianie się na włoci za pomocą pszczoły miodnej. Jest w jakiś sposób no, szkodliwe dla środowiska, tak jak my byśmy y, chcieli, żeby ono wyglądało. Tak, no, słusznie podkreślasz y, rolę wszystkich zapylaczy, ale nawet patrząc pszczołocentrycznie, to y, poprzez y, właśnie tę te, te, te inwazyjność i zmniejszenie bioróżnorodności i pogorszenie bazy pokarmowej pszczół miodnych, y, także prowadzi to nawet z punktu widzenia pszczelarza, do spadku po prostu produktywności roślin, gdyby patrzeć na, tak. na to, co tak naprawdę możemy oczekiwać od początku. No i tu jest pewien problem uwikłania, moim zdaniem uwikłania się społecznego w strukturze społecznej i, w, i, i pewnych funkcjach, które wydaje mi się, że fajnie nam naświetli trzeci artykuł, mianowicie taki, że, że mimo, że my to wypowiedzieliśmy i część pszczelarzy indywidualnie zdaje sobie z tego sprawę, no to jest uwikłana w cały taki system, gdzie może na przykład brakować pożytków i dla nich ta, i, i, i po prostu yy, korzystają z tej nawoci w perspektywie krótkoterminowej. A krótkoterminowa perspektywa może być yy, powodować kryzysy i być w pewien sposób zabójcza dla przerarca w porównaniu do perspektywy długofalowej. Idziemy do tematu, w którym dowiemy się, czemu zaprzeczamy. E, a konkretnie lecimy do, z tego, do Kolorado. Do Kolorado. Może przy okazji zwiedzimy wąż. <laughs> Niewiele wiemy o pszczołach. Tak jest pod tytuł tej polizy. Tak publikacji. jest pod tytuł. Zgadzasz ty to... się z nią? Y Oczywiście. Ja, jeżeli przeczytałem ten, ten artykuł, to już się muszę... Też niewiele wiemy o pszczelarzach. A. Wiesz, patrzę, patrzę na to w ten sposób. To znaczy... A propos tego, co powiedziałeś na początku, niewiele wiemy o pszczołach. Nie pamiętam który to z profesorów mówił już wiele lat temu, że tak naprawdę nasza wiedza o pszczołach to jest 2-3% tego, co powinniśmy wiedzieć, żeby móc powiedzieć, że wiemy sporo. A ciekawostka, a z... kiedyś się spytałem o to pro... świętej pamięci już profesora Wojkę i wtedy yy, podałem akurat taką cyfrę, jak 10%. I on powiedział: Nie, no wiem, no wiele więcej przecież. No proszę. Być może on był, należał do, okaże się, do świata technooptymistycznego. <laughs> Bo generalnie ten, ten artykuł pani Laurenty Sili. Pana Laurenta Sili'a. A widzisz. znalazłem, Laurenti. tak, znalazłem pana Laurenta e, e, i. To byłeś, jest mężczyzną. To byłeś tutaj bardziej sumienny, dobrze. No to pan Laurenta Sili'a. Mm. Przez wiele lat e, prowadził e, taką obserwację uczestniczącą, czyli brał r, udział w rozmowach z pszczelarzami, e, jest socjologiem, tak? Tak. E, jeździł na różnego ro, rodzaju konferencje. Bywał i jako... na konferencjach, bywał u pszczelarza w ich pasiekach, rozmawiał tak. z nimi. I, dla, I on nie jest pszczelarzem. Może się tutaj pojawić, pojawić coś takiego, y, takie y, taka konstatacja. No jak to? I przelaz będzie, tu, będzie tutaj, nie przelaz będzie tutaj po prostu pisał o, o, o co, ta, o pszczelarzach i próbował analizować. Ich, no nie jest powiedzi. ale, ale jest, jest bardzo... socjologiem, więc... Tak, ale uważam, że osoba z zewnątrz mhm. to jest e, bardzo dobry, punkt może mieć bardzo dobry punkt widzenia, jako osoby uwikłane wewnątrz danej grupy nie byłyby same w stanie dostrzec. Mhm. Ale dobra, dajmy trochę naświetlenia na problem. Hmm. Nie ma jednoznacznej konkluzji, e, co stanowiło przyczynę CCD. Te jakieś tak. tam objawy minęły. Czyli masowe ginięcie pszczelich. Masowe ginięcie rodzin pszczeli od 2011 tak naprawdę ono się nie pojawiło, ale yy, pomimo braku tych pełnoskalowych objawów, yy, coroczne zimowe spadki na poziomie. Yy, 40-50% w Ameryce są uznawane za normalne od tego A czasu. A wcześniej takich spadków nie było. Wcześniej takich Więc spadków nie było. Czy y, przy, poznaliśmy dokładne przyczyny CCD, czy nie? One teraz są dość efemeryczne z tego, co się rytuję. Taka jest konkluzja. I w Europie ich nie potwierdzono. Wiele czynników na to wpływa. To na pewno nastąpiło coś takiego, że y, spadki rodzin pszczelich w Ameryce tak. Północnej, czyli w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych są o wiele większe. I y, y, pszczelarze walczą o, o przetrwanie. Na rynku, tworząc kolejne odkłady, to jest jak najbardziej zrozumiała walka o pozostanie w biznesie, bo, no bo walczą o, swoje, o swój sens o to, o to, tak naprawdę, od czego zaczęli swoje pszczelarzenie. I y, jest też ta walka celowa, bo od nich zależy y, pozostanie niektórych gałęzi rolnictwa w ogóle na rynku, bo, bo bez pszczół nie ma tych miejsc. Tak, minków. ale tu jest problem y, większy, Piotrze, niż tylko pozostanie w biznesie. Moim zdaniem, tu jeszcze y, y, można na to spojrzeć tak, jak autor patrzy, właśnie społeczno-kulturowo, a nawet filozoficznie. Dlatego, że poza narracją, że mamy duże spadki, a chcemy nadal zarobić na pszczołach. Nawet u pszczelarzy zawodowych, przemysłowych jednak pojawia się narracja, którą mógłbym, yy, yy, mógłbym troszeczkę postrzegać w kontekście naszego pierwszego artykułu o, o, o wierzeniach, a również i drugiego, czyli pewnej yy, sytuacji, yy, która yy, można postrzegać jako sytuację nierozwią nierozwiązywalną w łatwy sposób, jak z tą nawłocią, prawda, która yy, jest... Konfliktogenna pomiędzy rozwiązaniami krótkoterminowymi, jakby na przykład wywozimy na nawóz, a drugo, długoterminowymi budujemy środowisko bogate w pożytki, które są ciągłe. I jest tutaj na przykład problem ratowania pszczół. Otóż ci pszczelarze nie wypowiadają się tylko w kontekście ekonomicznym tylko w kontekście zmartwienia o stan zdrowia pszczół. Nadal postrzegają tą pszczołę jako zwierzę wyjątkowe, prawda? Ale przecież oczywiście z ich subiektywnego e, punktu widzenia ono jest, dla, e, ono jest zwierzęciem wyjątkowym, e, także właśnie z powodu ich e, całej e, kulturowej przynależności. E, więc to na pewno i, e, i dość prawdopodobne, że, że e, te, te sytuacje, w jakiej się znaleźli, Narastające trudności powodują u nich no, taki strach przed tym, że ten świat, w którym oni funkcjonują, na, na zasadach, na jakich funkcjonowali do tej pory, powoli jakoś tak się chyli ku końcowi, i, i próba, próba ratowania tego świata jest. No, Trochę naturalna dla mnie, tak mi się tak, wydaje. Tylko, że właśnie auto tutaj wskazuje, że oni. E, jest tutaj konflikt pewnych dwóch postaw: technooptymizm i technosceptycyzm. To znaczy, z jednej strony pszczelarze są e, zaniepokojeni i uważają, że to jest pewien rodzaj no, destrukcji, to co się dzieje z pszczołą która została. Mm, która jest eksploatowana w kieracie y, przemysłowo-produkcyjnym, tak. tak to na należy nazwać, i żeby to mogło się odbywać, to, psz to pszczelarstwo musiało z tego trochę, troszeczkę takiego, y, z takiej kultury onirycznej, prawda, no już na pewno z tego systemu, w którym postrzegaliśmy pszczołem miodną jako członka własnej rodziny, zostać tak naprawdę czyst czystym, na zwykłym narzędziem i instrumentem w kieracie produkcji którą można dowoli wykorzystywać. Ale żeby to się udawało, to musi do tego zostać zaprzęgnięta nauka. I tak. ponieważ tak się stało z, z rolnictwem przemysłowym, to musiało się też tak, tak z przelarstwem. Dlatego, że to jest wzajemne uwikłanie. To znaczy, pszczelarstwo rolnictwo przemysłowe korzysta z tych samych narzędzi, co, co pszczelarstwo przemysłowe i potrzebuje pszczelarstwa przemysłowego, choćby w kontekście zapylania, żeby mogło istnieć. I to powoduje pewną rzecz, która może być niedostrzegalna łatwo dla pszczelarzy. To znaczy pszczelarze przemysłowi również potrzebują rolnictwa przemysłowego, żeby przetrwać, a jednocześnie no zdają sobie sprawę, że to, że to rolnictwo przemysłowe... Wpływa źle na ich pszczoły i na cały system. No to jest taka współzależność. No i tu mamy rzeczywiście ten technooptymizm, czyli przekonanie, że nauka może pomóc nam z tymi problemami. Tu mamy całą grupę skupioną wokół Rendego Olivera, który jest pewnym symbolem tych właśnie skierowanych na oczekiwania wobec nauki. Z drugiej strony mamy też technosceptycyzm, gdzie, gdzie pszczelarze sądzą, że, że tak naprawdę nauka nie jest w stanie dać pszczelarzom gotowych wzorców, ponieważ każdy z nich gospodaruje trochę inaczej. Jeden z, z Kalifornii, z tych migdałów, przewozi pszczoły do Georgii na jakieś pożytki, które w okresie zimowym są, są dostępne i pomogą, pomagają mu odbudowywać te rodziny. A drugi wiezie je do północnej Dakoty, zamyka w hali z kontrolowaną temperaturą i, i poddaje właśnie takiej kontrolowanej zimowli. Oni mają dwa różne y, sposoby, a sam Randy Olivier też nie jest przekonany, że jego doświadczenia są na tyle uniwersalne, żeby, y, żeby były gotowe dla wszystkich i żeby wszyscy pszczelarze mogli z nich y, w ten sam sposób korzystać. I... Natomiast muszę Cię tu poprawić, Piotrze, bo po, y, da, y, mm, postawiłeś y, dwa prądy, jakby technosceptycyzm, a po drugiej stronie naukę, ale to nie jest tak do końca prawda. Tutaj on hmm. opisuje technonaukę, bo pisze, że, autor pisze, że w kapitalizmie e, szczególnie dominuje technonaukowe podejście do rozwiązywania każdego problemu, czyli tu nie chodzi ogólnie o naukę, tylko o technologię tak naprawdę, a konkretnie technologię naukową, czyli innymi słowy, każde rozwiązanie problemu, e, próbuje każdy problem próbuje się rozwiązać e, wymyślając, nowe, no, ulepszając narzędzia, które doprowadziły już do tych problemów, wymyślając nowe narzędzia, konkretnie w pszczelarstwie to jest tak, wymyślając nowe, le, nowe, lepsze pod kątem wykorzystania, wy, wyzyskiwania pszczół, żeby odebrać więcej miodu, żeby móc się utrzymać na rynku, jakieś lepsze ule, jakieś nowinki, znów le, leki, no. jakieś nowe, prawda, chemikalia, jakieś nowe sposoby transportowania pszczół, więcej, lepiej, mocniej, w ten sposób się próbuje zaradzać problemom, a jak autor tutaj wskazuje, sami pszczelarze dostrzegają pewien sposób beznadziei tej sytuacji. No, dobrze, że mnie skorygowałeś, ale tak naprawdę to miałem na myśli, tylko mogłem zostać źle zrozumiany też przez innych, więc jest okej. Okay. Miałem na myśli właśnie tą technonaukę, czyli, tak. na, czyli tworzenie gotowych narzędzi metodami naukowymi. Autor wręcz I... pisze o technofetyszyzmie, który, który pojawia się w ekologizmie, który jest zori właśnie zorientowany tylko na rozwiązania te po prostu technologiczne. Ale teraz zastanówmy się, bo chyba doszliśmy już do tego powodu, żeby zastanowić się dlaczego. Yy, dlaczego się ludzie miotają między jednym a drugim punktem widzenia? Autor sugeruje, że antropocentyzm, który wywodzi się na początku, moim zdaniem, z tego przejścia w yy, chrześcijaństwo, prawda? a później osiąga apogeum w epoce oświecenia, czyli w dualizmie, oddzielenia rozumu, Ciała od, od umysłu i, od, i po prostu tak postrzeganiu człowieka jako tylko tego rozumnego zwierzęcia, który posiada duszę i umysłowość. E, antrop taki antropocentyzm i zaprzeczanie naszej zwierzęczości umożliwia brutalne wykorzystanie miliardów zwierząt w tym pszczół mhm. dla naszej rozrywki i zwyczajów żywieniowych. No dobrze. No dobrze. I w, w związku z tym, jeżeli e, stajemy w, w obliczu e, utraty tego punktu widzenia, to powoduje to w nas y, uczucie lęku, jakiegoś strachu, że, że nie potrafimy tego w ten sposób. Stąd się pojawia to zaprzeczenie, które z socjologicznego, punkt, z psychologicznego punktu widzenia polega na takim aktywnym odsunięciu od siebie problemów. Jeżeli... Ale też unika ignorowania prawdy. Pozwól, że wy... tak, pozwól, tak, że zacytuję tym... za, za wręcz Proszę zdefiniowanie p, y, y, to, co znaczy w socjologii zaprzeczenie. To brak uznania niedopuszczalnej prawdy lub emocji, lub dopuszczenia ich do świadomości, służy jako mechanizm obronny, lub radzenie sobie, czasami niezbędne, aby życie mogło toczyć się dalej, pomimo głębokiej traumy, zagrożeń psychologicznych i fizycznych, y, lub niepokojów. Czyli, jeśli zjawiska przyniosą nam w przyszłości traumę, y, y, obawiamy się ich, y, będą dla nas y, y, rzeczywiście jakimś dużym problemem. To, to wypieramy, je, to ze wypieramy je ze świadomości i szukamy krótkotrwałych rozwiązań właśnie w tak. przypadku tych pszczelarzy w technooptymizmie albo właśnie w technopesymizmie i w, i, i w, w powrocie do. Na... Y... Znaczy, mi się wydaje, że autor sugeruje, znaczy, przynajmniej tak pszczelarze, też, że głównie ten technooptymizm jest problemem. A tutaj też padają takie porównania yy, na przykład do yy, ignorowania zmian klimatycznych. Tak, yy, tutaj jest to opisane. Właśnie to jest też, yy, to jest dobry przykład zaprzeczenia. Czyli wiemy, widzimy, że to następuje, wiemy, że to następuje, ale wypieramy to, żeby nadal mógł móc czerpać krótkoterminowe korzyści, a co do dodatkowo utrwala to wątpliwości, rozprasza uwagę i opóźnia zmiany regulacyjne. Zmia zmiany regulacyjne, które być może pomogły nam by sobie poradzić z tym problemem, ale pszczelarze. Yy, ten artykuł, znaczy wnioski z tego artykułu świadczą o tym, że pszczelarze są głęboko uwikłani w ten proces rolnictwa przemysłowego, którego sami stanowią część, i e, chcąc się utrzymać na rynku, nie mają wyjścia i muszą inwestować e, w logikę tych samych problemów, która stworzyła te problemy. Więc można by powiedzieć, że są w czarnej matni. Zgadza się. No i stąd, e, stąd te ich problemy, a to. Jak rozwiązać ten problem? Właśnie. Ja już powiedziałem, ja, uświadomić. Sobie. Właśnie, właśnie o to chodzi, że ja się zastanawiam też nad rozwiązaniem tych problemów. Wydaje mi się, że czeka nas takie wojenne wręcz przegrupowanie sił w wielu dziedzinach rolnictwa, także i w pszczelarstwie. Ale ale nie chciałbym yy, yy, bawić się w prorokach. To tu nie znaczy... chodzi o żadne proroctwo, tu chodzi na przykład o moją brak, mój brak wiary yy, związany z możliwością poradzenia sobie z warozą yy, w tym modelu pszczelarstwa, jaki mamy obecnie również w Europie. Nastawiony głównie na e, akumulację ak kapitału i maksymalizowanie zysku. Czy pszczoły miodne, e, mo, pozwól, że zacytuję, mhm. mogą kiedykolwiek rozwijać się i być zdrowe, a nawet po prostu przetrwać w krajobrazie oferującym e, niedobory żywności, wzbogaconym we wszelkiego rodzaju chemikalia? Krajobrazie zaprojektowanym tak, aby w rzeczywistości wykorzenić większość szkodliwych form życia, no wiemy, że są takie krainy, gdzie nie mogą. Mamy ten przykład z Chin, który jest podawany przy, przy wszystkich tego rodzaju sytuacjach z zapylaniem gruszek ręcznym. Możemy stworzyć takie warunki, w których pszczoły nie będą mogły żyć. Ale ciągle jeszcze wierzymy w to, że możemy y, zapewnić warunki, które pszczół nie zabiją, a potrafią y, y, je nadal wykorzystywać. No tak. I tylko, że to nadal, tylko, że to nie powoduje rozwiązania pr problemu, przynajmniej tego, jakie też by oczekiwali pszczelarze. Y, niemal monolityczne skupianie się na rozwiązaniach techno-naukowych ukrywa szersze pytanie. Czy pszczelarstwo komercyjne kiedykolwiek czy, 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 czy kiedykolwiek -y, będzie, yy, będzie mogło działać w sposób możliwy do zrównoważenia go ze środowiskiem? W tym świetle twierdzę, że zaprzeczanie to, niedopuszczanie tej informacji do myśli jest zbiorowym mechanizmem obronnym, spychającym na bok temat jako zbyt, niepo zbyt, niepo zbyt niepokojący, aby go omawiać, gdy stanowi. Egzystencjalne ryzyko. No, ja natomiast się tego nie boję i wprost mówię, że nie poradzimy sobie z Warożą, póki radykalnie nie zmienimy naszego pszczelarstwa nowoczesnego na inny model i ekonomiczny, i e, związany ze światopoglądem i ideologią wobec zwierząt, w tym pszczół. A jeśli y, 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 zmienimy swój światopogląd i y, y, y podejście, to y, y, wtedy potrafimy? Piotrze, jest, nie wiem, czy będziemy potrafili, ale przynajmniej będziemy mieli taką otwartą możliwość. A w momencie, kiedy będziemy tkwili w systemie i rozwi próbowali rozwiązywać problemy, problemy według tej samej logiki, które stworzyły pro problemy, no to jest ewidentna matnia. No, ja i całym sercem jestem za tym, za, za sytuacją, o jakiej mówisz, czyli za, za stworzeniem takiego systemu harmonijnego, który uwzględnia. Wszystkie organizmy i, 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 i dąży do, do, do właściwego środowiska dla wszystkich organizmów, ale też nie jestem przekonany, że to się da zrobić. I teraz, czy jeśli sytuację mamy taką, że te monokultury migdałowe są, to, czy, czy jesteśmy w stanie doprowadzić do tego, żeby ich nie było i żeby, yy, 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 i żeby skupić się rzeczywiście na, na innych yy, sposobach działań? Zrach przed podejmowaniem tego typu wyzwań, jak pisze autor, jest, yy, nie jest podejściem z wyboru raczej yy, znaczy, jest pewnego rodzaju podejściem z wyboru, ponieważ jest ono właściwe politycznie i ideologicznie. Yy, ro, yy, tego typu rozwój jest y, po prostu normatywnie akceptowany i oczekiwany. Więc, gdyby. Więc, pewnym rozwiązaniem jest uświadomienie sobie problemu. Mm -hmm. y, ja to widzę tak. Jeżeli y, po prostu większość osób y, nie będzie akceptowało tego jako normy, to będzie. Ta zmiana będzie możliwa. No to. Cóż, pozostaje nam czekać na następne tego typu artykuły i... Yy, tym, do... Nie chodzi o to, żeby się sprzeczać, żeby, żeby, yy, żeby nie korzystać z podejścia naukowego, technonaukowego w ogóle. Ale oczywiście. Tylko to... chodzi o to, żeby wykorzystywać technologię. Ja technologie, sobie zdaję z tego sprawę. Wykorzystywać tego technologię. Która będzie y, po prostu korzystna dla pszczół. Tylko znaczy, chodzi, ja, chodzi ja, o to, ja, ja żeby, nie postrzegać, te... żeby nie postrzegać siebie, człowieka, wydaje mi się, że o to chodzi, jako aktora z zewnątrz do ekosystemu, który próbuje coś tam nadzorować w ekosystemie, ale nie jako z zewnątrz, prawda? Traktować to jako zasoby, które jakby przychodzą z zewnątrz, które dar za darmo możemy sobie pobierać ile chcemy. Chodzi o to, żeby człowieka post postrzegać jako element wielogatunkowej społeczności, w którym inne zwierzęta. E, również mają e, równorzędną możliwość do egzystowania. Mam wrażenie, że daleka droga przed nami. To jest, to jest naprawdę daleka droga. Ale e, uświadomienie po... sobie problemu jest. E... Także, tak, dlatego, dlatego, dlatego powiedziałem, że, że, że musimy jeszcze poczekać na wiele tego typu artykułów i tego typu punktów widzenia, żeby tak naprawdę to uświadomienie sobie było powszechne. Zresztą i, i się... na konferencji w Puławach publicznie przy wszystkich zadałem pytanie o to, czy powinniśmy dbać o, sw e, o swoją wielogatunkową społeczność ze wszystkimi innymi istotami, e, tak jak o siebie samych, e, e, naukowczyni Fani Hatia z Grecji i uzyskałem absolutnie odpowiedź twierdzącą. Najłatwiej to znajdziesz między pszczelarzami, wydaje mi się, bo, bo te też omawialiśmy takie, mhm. takie badanie, w którym była, była mowa o, o roli pszczelarza w społeczności. W którym pamiętam, Ta, że, 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 że ja sam odebrałem to w taki sposób, że pszczelarz może być kimś, kto, kto w społeczności będzie dążył do pokazania człowieka jako elementu I... w, w, wielo Yy, I, wiesz co, I tu jest ten problem, i on, on tutaj zwraca uwagę, że, 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 że i tak w pszczelarstwie, jako specyficznej dziedzinie rolnictwa, i tym yy, związaniu człowieka z pszczołami. Nawet jeżeli ono jest bezwzględnie wykorzystywane, to przynajmniej w świadomości nigdy nie będzie możliwe technonaukowe podejście, nie odniesie sukcesu w, tym, w, tym, w tej harmonizacji z przyrodą. Dlaczego? Dlatego, że pszczelarze są sami do tego sceptyczni, bo mają inne nastawienie do przodu. I to jest właśnie to uwikłanie w czymś, w sytuacji beznadziejnej można powiedzieć, bo z jednej strony... Są tutaj konkretne przykłady wypowiedzi pszczelarze. Z jednej strony czują, że muszą to robić, żeby móc się utrzymać na rynku, ale czują, że z tym coś jest nie tak. I tracą zaufanie do nauki w związku z tym. I jest tutaj podany przykład takiej wiedzy, właśnie z tak zwanej praktycznej, empirycznej. Czyli pszczelarze. Będąc uwikłani w ten system, stosując nowinki te naukowe, technologiczne, naukowe i tak im do końca nie ufają, że one zadziałają. I tak robią po swojemu. W związku z tym tak. ta, ten sposób i tak się nigdy nie może udać choćby z tego punktu widzenia. No. Tak. A, a, a ja spróbuję może zakończyć, a może jeszcze to dalej pójdzie, ale, spróbuję. ale jesteś optymistą, czy jesteś pesymistą tutaj. Y Kierunku takim, że uda nam się przekonać ludzi do tego, że, że nie powinniśmy być traktow że nie powinniśmy siebie traktować jako aktorów z zewnątrz wobec środowiska, ekosystemu, wobec tak. ekosystemu. Na razie jeszcze jestem trochę pesymistą. Okay. jeszcze to, to trochę przed nami sporo roboty. I przypomnę właśnie głos takiego pszczelarza w jednym z tych wywiadów prowadzonych przez Laurenta Sillie. Który powiedział, że w ostatnim sezonie przed tym wywiadem kupił parę sztuk bydła, bo nie wie jak będzie i trzeba się zacząć powoli dywersyfikować. No właśnie. Także, yy, także może to jest rzeczywiście właśnie taki kierunek. Że co, że przelaz po prostu upadnie? Towar wielkotowarowe. Wielkotowa on, jeśli będzie miał, wiesz, parę sztuk bydła, yy, yy, więcej Zobacz, niż parę Omawiając ale... artykuł na temat wierzeń ukraińskich, miałeś wprost podane empiryczne przykłady yy, z tradycji yy, kultury ludzkiej w końcu, gdzie ludzie postrzegali pszczoły miodne jako yy, współtowarzyszy rodziny. Półtowarzyszy mhm. rodziny przelarze. Więc jak, jak widać, jest możliwe w te, te inne istnienie niż aktualne. Natomiast można sobie zadać pytanie, czy, mm, Wiesz, czy jest, czy jest możemy... to możliwe przy rozwoju y, pewnych, y, pewnych narzędzi po prostu cywilizacyjnych. Wiesz, tak? bo możemy też powiedzieć, że nasza chata kraja i my nie mamy takich problemów. Nasze pszczelarstwo z takimi problemami się nie mierzy, więc no, ja, wiesz, tutaj, ja tutaj się nie zgodzę. Możemy, no, się jesteśmy, bez... bliżej, jesteśmy bliżej tego punktu widzenia ukraińskich rytuałów niż wielkotowarowego pszczelarstwa tak. amerykańskiego. Tak? tak? To przypomnij sobie niedawne demonstra demonstracje pszczelarzy, którzy dołączyli do rolników. No, e, no i mamy, mamy po prostu wielokryzysową sytuację, mamy problem z warozą, z nosem mozu, mamy problem z przestrzeleniem, mamy problem z e, Ale chyba... właściwie ma, moim zdaniem mamy coraz bardziej pogarszający się stan zdrowia pszczół, na co e, e, też po, poza chorobami wpływają zmiany klimatyczne. Natomiast, natomiast cała ta działalność rolnictwa prz, przemysłowego nie ułatwia przeciwdziałania zmianom klimatycznym, więc to jest samo napędzające się destrukcyjne koło, moim zdaniem. No tak, tylko tu chyba trochę y, 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 mieszamy dwa punkty widzenia, Jaki? bo y, jeżeli pszczelarze y, amerykańscy patrzą na y, przyszłość w taki sposób, że ona ich trochę przeraża, tak. y, że oni po prostu nie y, w pewnym momencie nie dadzą rady utrzymać tych pszczół. Spadki będą nie 50%, tylko 80% i nastąpi y, y, jakieś całkowite załamanie. Tak, tak. tak. I to się może skończyć, stąd, stąd choćby właśnie te zaprzeczenia i inne cechy, tak. inne... Tylko nie Natomiast... wiem, czy to jest dobry punkt, do którego warto dążyć, dlatego że jeżeli to się w ten sposób skończy, a cały czas będzie, będziemy ludzie w Ameryce i my, bo de facto w globalnym handlu przecież też korzystamy, choćby z migdałów kalifornijskich. No oczywiście, że te... Jeżeli rolnictwo się do tego czasu nie zmieni, a na przykład wiem, że większość pszczół nadzorowanych która jest niezbędna do zapylania monokultur, no to może się to skończyć wręcz głodem. Więc nie wiem, czy to jest dobry kierunek. Nie, no zdecydowanie to nie jest dobry kierunek. Zdecydowanie idźmy w ewolucję, a nie w rewolucję. To, to jak najbardziej. Nie, nie, ale, ale w, 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 też... jakieś w, w jakieś zmiany, żeby być po prostu na pewne kryzysy przygotowanym i mieć alternatywne rozwiązania w zanadrzu. Okej. Okay. Natomiast no, wydaje mi się, że głównym wnioskiem z tego artykułu jest, że trzeba sobie to uświadomić, a nie, a nie znaczy, wyzwolić się z tego zjawiska zaprzeczenia. Ono jest oczywiście trudne, bowiem, choć no, właściwie to chyba zmiany klimatyczne już widać gołym okiem, prawda? Ale... Mm, tej wiosny chyba mamy taki przedsmak tego, co one mogą przynieść. Natomiast no, znajdziesz wielu ludzi przecież, którzy za zaprzeczają temu zjawisku, więc mm -hmm. e, cóż, no po prostu. Mm, ja uważam, że wyzwolenie się choćby umysłowe z tego zaprzeczenia może dokonać pewnej zmiany, bo jeżeli pewne sądy będą głośno wypowiadane, pewne oczekiwania wobec nauki aplikacyjnej stosowanej będą wygłaszane, to naukowcy też będą realizowali. Uważam, że przynajmniej częściowo, a sam jestem za tym, żeby realizowali po prostu. No to, co sami pszczelarze zgłoszą jako największy problem do, do realizacji, lub i co chcieliby osiągnąć w przyszłości, i wtedy naukowcy, ich zadanie będzie tylko uzgodnić, jaką, jaką najlepszą strategią do tego dożyć. Swoją drogą wydaje mi się, że naukowcy, przynajmniej ekolodzy w miarę już to mają ogarnięte. <gryb> tylko, że tak. większość ludzi nie chce się do tego st stosować. Ale to jeszcze kwestia też, yy, przypuszczam, sposobu przekazu i dotarcia Ta. do. Jest ten do, problem. Do I ludzi. chyba to nawet omawialiśmy za którymś razem. Eee, nie potrafię skojarzyć. Nawet, yy, czekaj, yy, a, choćby przy okazji kodeksów. No. no, to tak. Czy uważasz, że, Może proste pytanie. Yy, yy, wiesz, rozgadujemy się, ale, no temat rozgadujemy. Jest, ale temat jest ciekawy. Czy uważasz, że gdyby kodeksy były realizowane. Yy, ja wiem, że na niektóre punkty możesz mieć różny punkt widzenia, no ale okej, okay, jesteś w stanie chyba. Yy, jesteś w stanie chyba niektóre punkty traktować kompromisowo, prawda? Mhm. Czyli jeżeli te kodeksy byłyby realizowane w 80%, czy uważasz, że e, pszczelarstwo odbiłoby to się z korzyścią dla, dla zdrowia pszczół? W sumie to takie trochę Ale nie, to jest, nie, ale też, bo, łatwiej byłoby bo, się utrzymać na, ry na rynku pszczelarstwa. Natomiast można wrócić też do tego artykułu, bo też yy, yy, ci, którzy hmm. się charakteryzują technosceptycyzmem, no. uważają też, że nie wszystkie... Yy, Punkty kodeksów dobrych praktyk e, e, da się w nie wszystkich tak. sposobach gospodarowania na przykład? E, dotrzymać. E, nie, było, e, nie było przykładu. Tam był, tam był jeden z głosów w dyskusji, że, że sobie można ustalać kodeksy dobrych praktyk, a, a tak naprawdę życie jest życiem i e, no tak. to jak się postępuje Wiesz z czołami. No właśnie, bo tutaj trochę to jest to całkiem o, co inne. Na przykład, było to wspomniane o matkach. Moim zdaniem, hmm, pytanie, mm -hmm. czy. E, tak, tak. Właśnie. Też w kontekście i, też tego i o pszczołach, sprowadzanych kawają. Mm -hmm. e, w kontekście koło choćby w kontekście kołopomnika, co, co co przeczyta na tablicy? Tam biologia pszczoły wskazuje, że matka pszczela może być żyć pięć lat. No jak wiemy, pszczelarstwie przemysłowym, a nawet i nawet tym w Polsce towarowym prawie nigdy tyle nie dożywa, oprócz matki, która jest, no, po prostu utrzymywana sztucznie w ulu, powiedzmy, reproduk reprodukcyjnym i nawet celowo się ogranicza, prawda, i dokłada czerw od innych rodzin. No, tak, no, tak. Hmm. Bartnictwo fuszy, Korzenickiej. opisane są tutaj tradycje pszczelarskie i biologia rodziny pszczelej. Wyczytałem, że matka Przela może żyć nawet 5 lat. Tak się zastanawiam, czy nie dotyczy to czasami sytuacji, e, którą opisuję mm, no ten artykuł o wierzeniach w dawnej Ukrainie, kiedy przeła miodna używana u, uznawana była trochę za członka rodziny mm, pszczelarza a nie sytuacji współczesnej, bo jaka matka współcześnie w rolnictwie i pszczelarstwie przemysłowym dożywa pięciu lat? Jaka? Tylko ta, która jest sztucznie nasieniona i utrzymywana w Olu, no jak najdłużej, dlatego że po prostu jej jaja są najbardziej cenne. Natomiast wszystkie inne matki, jak nawet w nurcie technonaukowym... Się postuluje, powinny dożywać e, góra dwóch lat, a nawet ostatnio słyszałem, że tylko rok. Bardzo ładnie. Hmm, czyli to są bardzo, bardzo nieliczne matki. No i teraz, e, i teraz tak. W ten artykuł nawet są takie wypowiedzi, które wskazują, że pewni pszczelarze, ci właśnie technosceptycy wskazują, że e, mają wrażenie, że jest pewna presja. Mm -hmm. Pewna presja technonaukowców na to i powiedzmy ludzi uwikłanych w wielki biznes, jak na przykład Randy Oliver, żeby po prostu no, często wymieniać te matki, prawda? Żeby często wymieniać, żeby właśnie prowadzić gospodarstwa, które mają zaopatrywać pszczelarstwo w szkoły, czy to w matki, mm -hmm. czy, 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 czy wręcz w pakiety, właśnie na Hawajach, gdzieś zlokalizowane, w zupełnie innych warunkach przyrodniczych. No właśnie. I... i jest to problem. I jest to problem. A przecież, jak wiemy. I, wydaje i, mi i... się, że ka każdy wszelarz, który w miarę dobrze ogarnia biologię rodziny pszczelej, jest w stanie sobie sam hodować lokalne matki. No tak, no to. Natomiast jest to że nie tak. w smak wielkiego, biz wielkiego biznesowi hodowli matek. No. Yy, nie wiem, czy tu akurat. Akurat biznes hodowli matek czy jest, czy ma na tyle silne lobby, żeby, żeby w tym momencie. No wiesz co, jak ja słyszę na przykład, tak. to jest w Polsce, że trzeba matki wymieniać co rogi, co dwa lata. No to, no to jest. To, czy uważasz, że nie ma to wpływu na świadomość, na umysł pszczelarzy? Masz rację, jakiś ma. I stopniowo stopniowo kropla drąży skałę, infiltracja znaczy, te rzeczy. Znaczy, chodzi mi o to. Ja tu, jaka jest logika tego rozumowania, która według autora tego artykułu może być ślepą ścieżką, czyli tak. Sły, słyszę tak. I to jest relacja, znaczy po prostu opinii, którą usłyszałem. Je, żyjemy w środowisku które zostało tak zmienione pod, pod, wpływem nega, pod negatywnym wpływem człowieka, że, że owszem, matki i te nawet matki, które mogłyby mieć cechy zdrowe, mogłyby dożywać 5 lat, ale ponieważ yy, i żyjemy w takim, a nie innym systemie, no to musimy się do tego przyzwyczaić, musimy do tego przywyknąć, wymieniajmy matki co roku lub co dwa lata, yy, ale co w takim razie z tymi, z tymi matkami, które dożyłyby pięciu lat, które mogłyby być zaczątkiem linii, która, która załóżmy, mogłyby mieć jakieś korzystne cechy, na przykład pod względem zdrowia? A to już jest robota dla hodowców. Wy zwykli pszczelarze wymieniają się matki co roku, natomiast pewni, pewni eksperci będą hodowali w różnych miejscach matki, które, które będą na sprzedaż, i pszczelarze będą wymieniali. Więc. Artyku sugestia z tego artykułu jest taka, że jest to rozwiązywanie problemów według tej samej logiki, które stworzyły te problemy. No tak, tak. Cały czas, cały czas ten, ten artykuł opiera się według, tak, tak. według tej samej zasady, że próbujemy rozwiązać problemy, które sami tak, stworzyliśmy. Tak. No, no, i, no i tyle. No, i, no i, i tutaj chodzi, że nawet ci technosceptycy, M mówią sobie, ale i tak te, te, ale ponieważ korzystają z tych matek, które i takim e, załóżmy, w drugim sezonie już będą liche, prawda? Mhm. E, już będą e, produkowa już będą utrzymywały słabą rodzinę. Więc i tak je muszą wymienić, prawda? Mhm. No bo, bo, bo mają na bo zobacz, że na rynku mają tylko te matki niedostosowane, tylko te. No słuchaj, no po prostu ci wielcy producenci no, mają jakieś. Mm, są na prefer... można powiedzieć, że są na preferowanej pozycji na rynku na przykład. No, łatwo mają Wielcy producenci mogą mieć łatwą barierę wejścia na pewien rynek i tak dalej, bo mogą matki taniej oferować. I to nie jest chyba jakaś wielka kontrowersyjna rzecz, jeżeli na przykład upowszechniałoby się taką koncepcję, żeby każdy, przynajmniej średni, albo średni, półzawodowy pszczelarz albo, no może nie każdy, ale żeby upowszechnić taką kon koncepcję e chowu matek pszczelich e na własne potrzeby z własnej pasieki, szczególnie od tych linii, która ma. E znaczy od, tych linii ma od tej linii matrylinarnej, która charakteryzuje się dobrymi walorami zdrowotnymi. Zgadzam się. To jest do zrobienia, wydaje mi się. No. To jest do zrobienia, no. oczywiście. I ja myślę, że już całą resztę powinniśmy zostawić. Yy... O, ostatnia kamera została. Tylko jedna moja kamera została. Cześć! Także dajcie znać w komentarzach. Co o tym myślicie? Jesteście też technosceptykami czy technooptymistami? Do następnego odcinka.